Cześć, witajcie na kolejnym materiale. Dzisiaj widzicie sprzęt za moimi plecami, sprzęt Dremela, ale jak go dzisiaj wykorzystam, co dzisiaj z nim zrobię, to zaraz się dowiecie. Wykorzystuję sprzęt Dremela także do obróbki większości elementów, tak? Czy to jest drewno, czy to jest sklejka. Wykorzystuję ten sprzęt, dlatego dzisiaj chciałbym też znaleźć dla niego miejsce. Miejsce pod tym względem, żeby nie wyciągać co chwilę tego sprzętu właśnie z takich etui, nie etui, że co chwilę, oczywiście, ale fajne to jest w transporcie, to się zgadza. Natomiast chciałbym ten sprzęt, jak większość narzędzi, większość lakierów, chciałbym mieć na wyciągnięcie ręki, dlatego widzieliście przykładowo, kto mnie śledzi, półkę na elektronarzędzia, półkę na zastosowanie taśm, tutaj nawet gdzieś chyba widać jej kawałek, kto nie widział tego materiału, to serdecznie do niego zapraszam. Natomiast dzisiaj chciałbym zrobić właśnie półkę na te narzędzia właśnie marki Dremel. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądała ta półeczka, to zapraszam Was na materiał.
Udało się, zrobiliśmy. Słuchajcie, ja teraz troszeczkę posprzątam z tego względu, że strasznie na bagła ganiłem. Nie pokażę wam tego. Gdzieś tu widzicie na stole pełno trocin. Ja odkurzam, posprzątam i zaraz widzimy się na podsumowaniu tego filmu. Dobrze, moi drodzy. Udało się. Zrobiłem kolejną półkę do mojego warsztatu. Jestem naprawdę z niej zadowolony. Mam nadzieję, że wam też się to będzie podobało. To dobrze, to co? Przejdźmy do tej półki. Jak widzicie, tutaj na dole są umiejscowione narzędzia z właśnie Dremela. Są tutaj papiery ścierne jeszcze. Także akumulator, chwyt do tego największego Dremela 80-220. I teraz co? Zastosowałem, tak jak we wcześniejszych półkach, jak śledzicie materiały, połączenie francuskie. zawsze mam problem, żeby zapamiętać. I teraz tak, ściągam przykładowo tą półkę i montuję następne dwa bądź cztery uchwyty. I tak jak widzicie tutaj, jest już jeden uchwyt zamontowany z tej strony na półkę na frezy bądź półkę z taśmami, ale zamontuję jeszcze pozostałe przykładowo i mogę sobie wtedy przenosić tą półkę i nie ma najmniejszego problemu. Półka wydaje się duża. A to niestety z tego względu, że trochę tych narzędzi jest. Tutaj brakuje jeszcze kilku narzędzi, których mam w domu. Jak widzicie, jest jeszcze jeden tutaj otwór, ale to nie ma problemu, bo na przykład ten otwór możemy wykorzystać do jakiegoś innego narzędzia. Przykładowo mogę włożyć piłę Wolfcrafta i ona nie będzie przeszkadzała. Bądź, jeżeli się nie mylę, wejdzie mi tu, a nie, nie wejdzie mi wiertło, nie wejdzie, bo to jest akurat ta rozmiarówka, ale jak założę ją z powrotem, jak założyłem półkę z powrotem i potrzebuję jakieś narzędzie, nie ma najmniejszego problemu, wyciągam to narzędzie i sobie nim pracuję, czy jedno narzędzie, czy drugie narzędzie, trzecie, czwarte i tak dalej. Na dole zamontowałem tylko jedną półkę, żeby poukładać sobie podzespoły. Natomiast jeżeli będę potrzebował jeszcze jedną półkę, to docinam tylko na wymiar. Nie zostawiłem specjalnie z tej strony, widzicie? Zostawiłem dłuższy koniec, żebym mógł w razie czego zamontować jeszcze jedną półkę. Z tej strony też zostawiłem dłuższe, żeby w razie czego coś położyć, przykładowo, nie wiem, tak jak miarę, mogę sobie położyć spokojnie miarę i nie muszę się martwić, że ona mi, jak widzicie, ona mi nie spadnie, bądź ładowarkę. Natomiast mam ścisk, mogę sobie, też się zastanawiałem, gdzie włożyć ściski. Ściski dwa wiszą tu, docelowo wiszą na razie tutaj, ale na przykład taki ścisk mogę także złapać o półkę i nie ma najmniejszego problemu, jest on pod ręką. Tak samo wszystko ląduje z powrotem na półce. I co, moi drodzy, jeszcze mogę wam powiedzieć. Widzieliście, użyłem na przykład do złapania sobie ściski, niestety mam za krótkie, okazało się, mam za krótkie, bo to 450, a półka jest dłuższa, więc nie miałem jak złapać ściskami, ale posłużył mi też do tego taki właśnie kątowy mały ścisk Wolfcrafta, gdzie zdemontowałem ten trójkąt i widzicie, możemy złapać deskę. Ja sobie przymierzyłem, odznaczyłem sobie na deski do skręcenia i zaznaczyłem sobie tutaj, przytknąłem deskę i wiedziałem, że ona mi się nie przesunie. Tak samo jestem bardzo zadowolony i mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że pierwszy raz używałem wiertła Forstnera z Wolfcrafta, pierwszy raz, i jestem naprawdę zadowolony.
Jestem zadowolony, że tak gładko i fajnie poszło. Cieszę się, że go zakupiłem. Jest naprawdę super, tak? Fajnie wykonany i solidny, i to jest 40 mm, co już otwory normalne, to jest standardowy otwór pod T-Lighty. Jeżeli byście chcieli tak dokładnie wiedzieć, to właśnie pod T-Lighty. I tak jak Wam wspominałem, jest jeden jeszcze wolny na razie otwór, więc na razie sobie włożyłem piłę Wolfcrafta, żeby było. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy projekt. Mam nadzieję, że Wam się podobał, bo ja jestem zadowolony z kolejnego wyposażenia warsztatu. Mam nadzieję, że jeszcze coś się pojawi. Jeżeli nie oglądaliście materiałów, przykładowo jak robiłem półkę na frezy, papiery ścierne, to zapraszam serdecznie do materiału. Tak samo po mojej lewej, a po Waszej prawej. Półka na taśmy malarskie. Ciężko jest teraz nawet wymienić taśmy, tak? Ale taśma dwustronna, zwykła taśma, taśma malarska, taśma dwustronna, ale grubsza. To serdecznie zapraszam do materiałów. A ja na dzień dzisiejszy dziękuję Wam bardzo. Jeżeli podobał Wam się materiał, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz, udostępnijcie. Może ktoś z Was skorzysta z takiego mojego pomysłu. Będzie mi bardzo miło. A na dzisiaj ja dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych realizacjach. Zapraszam na mojego Instagrama, na Facebooka, fanpage'a i na pozostałe filmy. Życzę miłego wieczoru, miłych kolejnych dni i na pewno widzimy się za tydzień. Trzymajcie się.